Dobry wieczór. Bardzo jest mi miło powrócić do tematu kobiet fotografek, od którego właściwie w jakimś tam sensie w ogóle zaczęłam zajmować się fotografią. Tak naprawdę można powiedzieć, że te dwie postaci, Chomentowska i Pirot, zawsze gdzieś łączyło się nie tylko też w moich badaniach i w moim pisaniu o fotografii dwudziestolecia, ale były z wielu względów łączone. Używały tego samego aparatu, żyły w podobnym czasie i jest wiele takich czynników, które sprawia, że można traktować czy rozpatrywać te biografie równolegle. I chciałabym przejść przez kilka takich tematów, wątków, które wydają mi się najciekawsze właśnie w takiej perspektywie połączenia tych dwóch kobiet, które tak naprawdę no, nie miały ze sobą wiele wspólnego, jeśli chodzi o swoje doświadczenia i nigdy prawdopodobnie się nie spotkały, choć mogły się spotkać. Było kilka takich momentów w ich życiu, kiedy były w tym samym czasie w jednym mieście i być może się spotkały, chociaż nie mamy żadnego na to potwierdzenia. Myślę, że tę twórczość wielu z Państwa na tyle dobrze zna, że jeśli będą jakieś momenty, które będą mogły być poddane dyskusji, to zapraszam do tego bardzo, bo jest wiele takich elementów, które gdzieś zapisałam sobie, nad którymi się też po prostu zastanawiam i myślę, że one wymagają rozmowy też w szerszym gronie. Więc zacznijmy może od tego, że tak jak powiedziałam, i Chomentowska i Pirot właściwie urodziły się w podobnym czasie, między nimi było 5 lat różnicy. Chomentowska była o 5 lat starsza. W zależności od tego, którą datę urodzenia Pirot weźmiemy pod uwagę, bo ona podawała różne daty. Zresztą Chomentowska też tak naprawdę podawała różne. Chomentowska urodziła się w 1902 roku, Pirot w 1907, choć podawała właśnie w wielu dokumentach, że w 1908. No z tej dzisiejszej naszej perspektywy to ten rok akurat nie robi tak wielkiego znaczenia. Dużo ważniejsze jest to miejsce i środowisko, w którym się urodziły, w którym się wychowały, te pierwsze lata życia swojego spędziła. Pirot urodziła się w Końskowoli, to jest taka miejscowość na trasie do Lublina, która w czasie I wojny światowej no, bardzo utraciła na znaczeniu i nawet straciła prawa miejskie. Co ciekawe, nie odzyskała ich do dziś, mimo że podejmowała jakieś różne próby, więc jest to taka miejscowość, która te świetności ma za sobą. To, co wydawało mi się istotne też do podkreślenia, to, że w 1905-1906 roku była to miejscowość, w którym bardzo było czuć takiego ducha rewolucji. Odbywały się manifestacje robotników i choć jest to czas tuż przed urodzeniem Pirot, myślę, że to jednak ma znaczenie, żeby też wiedzieć, że to jest taka właśnie miejscowość, w którą na przykład robotnicy strajkowali w ramach takiej solidarności z robotnikami w Łodzi. Myślę, że to bardzo dużo mówi o tym środowisku, o tym miejscu i też o pewnym no, takim kontekście i duchu, w którym Pirot dorastała. Nie tylko oczywiście ma znaczenie to, że urodziła się w ubogiej żydowskiej rodzinie, bo to jest taki bardzo znany fakt, ale chyba zapominamy o tym, że to miejsce, nie tylko to jej pochodzenie i no właśnie rodzina i ten status materialny jest istotny, ale właśnie też bardzo mocno to miejsce, to takie miasteczko właśnie bardzo podatne na ideę rewolucji komunistycznej. No, Chomentowska rodzi się w Porochońsku. Sprawdzałam dzisiaj nawet, że samochodem w 4 godziny możemy dojechać dzisiaj między jedną miejscowością a drugą. Oczywiście przekraczając granicę, bądź nie przekraczając, bo jest to granica polsko-białoruska.
więc prawdopodobnie dziś byłoby to utrudnione nie tylko ze względu na pandemię, ale w ogóle na stosunki polsko-białoruskie. I jej sytuacja jest oczywiście diametralnie inna. Myślę, że warto przypomnieć, że ten majątek, w którym rodzi się Chomentowska, jest gigantyczny nie tylko jeśli rozpatrujemy w ogóle to, że na Polesiu te majątki ziemskie były ogromne. Rzeczywiście jest to rodzina Druckich-Lubeckich, która ma bardzo wysoki, wysoki status materialny. Chomentowska z tego powodu też jest nazywana księżniczką polską, co też na pewno wszystko, co być może Państwo wiecie, ale też jest istotne jakby przypomnienie tego jej pochodzenia i jej statusu materialnego. Warto też powiedzieć, że to jest taka, że Porochońsk to jest takie miejsce, w którym według spisu ludności oczywiście dominują albo tak zwani tutejsi, tak, czyli Poloszuce, którzy byli tak sami siebie tak nazywani. No jest to ludność w większości prawosławna, a Chomentowska i rodzina Druckich-Lubeckich właśnie ma nie tylko tę posiadłość Porochońsk, ale również kilka innych majątków mniejszych w okolicy. Tutaj na tym pierwszym slajdzie szukałam ładnego autoportretu Chomentowskiej z aparatem. Ona dużo rzadziej fotografowana, czy właściwie ten portret Pirot jest też tylko jeden taki znany w lustrze. Chomentowska tutaj jest, nie ma aparatu, to nie jest autoportret, ale myślę, że to dość dobrze pokazuje też jej ten status materialny i osobowość w pewnym sensie, podobnie jak Pirot, ale może do tego jeszcze wrócimy. No dobrze, to może idąc dalej tymi życiorysami, wrócę do tej osoby, którą Państwo widzieli przed chwilą na ekranie. Od tego może zacznę. To jest Susan Szpak, bardzo ważna osoba w życiu Pirot, którą poznała już w Belgii, bo tam wyjechała tak naprawdę tylko w kilku miejscach takiej jej biografii znalazłam tę informację, że Pirot, podobnie jak jej siostra Mindla Marysia Diament, była aresztowana za działalność komunistyczną i wspaniale. Tutaj chciałam pokazać dwie osoby. Tutaj jest mała Chomentowska i osoba, od której dostała swój pierwszy aparat, i właśnie Susan Szpak, od której Pirot dostała swój pierwszy aparat. I znów taka bardzo symptomatyczna sytuacja. Chomentowska wychowana w takich bardzo dobrych warunkach materialnych, dostaje swój pierwszy aparat, podobnie jak bardzo wiele młodych dziewcząt z domów mieszczańskich czy ziemiańskich, po prostu przede wszystkim jako prezent z różnych okazji. Pirot, wtedy jeszcze Julia Gina Diament, wyjechała z Końskowoli, tak naprawdę uciekając prawdopodobnie przed kolejnym aresztowaniem, tak jak wydarzyło się to właśnie w przypadku jej siostry. Wyjeżdża, jedzie do Francji, ale tam podczas tej podróży zachorowała, zatrzymała się w Belgii i tam została. I tam najpierw pracowała w fabryce, a później zaczyna kursy fotograficzne, taką dwuletnią szkołę w Brukseli. I ten aparat otrzymuje właśnie od Susan Szpak. Zastanawiam się, czy ten rok jest dobry. Gdzieś go znalazłam, że to był ten 31 rok. Czy to nie jest troszkę za wcześnie w gruncie rzeczy. Natomiast być może to nie jest aż tak bardzo ważne. Ważna jest właśnie ta osoba i ten aparat, aparat Leica, który Pirot otrzymuje, a Chomentowska kupuje sobie. Może tutaj warto powiedzieć, że ten aparat
to narzędzie, które wielokrotnie i jedna i druga z nich podkreślała, jak bardzo ten aparat sam po prostu był ważny dla ich twórczości. I może o tyle to jest ważne, że też warto przypomnieć, że aparat Leica w takim środowisku fotografów, szczególnie w Polsce, bo tutaj też zaraz może do tego dojdziemy, był to aparat, który nie miał zbyt dobrego, nie był postrzegany jako aparat, którym fotografowie zawodowi, artystyczni powinni się posługiwać. No, był to aparat dla amatorów, pstrykaczy, i fotografowie zawodowi, artyści tak naprawdę przeprosili się z nim no, dopiero kilka lat później, właściwie tuż przed, w Polsce powiedzmy tuż przed wybuchem II wojny światowej, chociaż część zapewne nigdy tak naprawdę nie uważała, że jednak to nie jest aparat, którym fotograf zawodowy, artysta, który go powinien używać. Natomiast Chomentowska kupiła swój pierwszy aparat, swoją pierwszą Leicę w 1927 roku i bardzo szybko i bardzo dużo zaczęła fotografować. Pirot dostała ten aparat i no, obie podkreślały, że to jest właśnie to narzędzie, które pozwala im z jednej strony na taką wykonywanie jednego zdjęcia, jednego po drugim, że jest małe i że pozwala im bardzo, bardzo sprawnie i szybko działać. Oczywiście te konteksty są na tyle różne, że właściwie trudno to porównywać. Na pewno ta szkoła w Brukseli i to, gdzie uczyła się Pirot, to jest zupełnie inne środowisko. Na pewno też tam Pirot, która nie tylko uczy się fotografować, ale uczy się też dziennikarstwa, chodzi na takie kursy właśnie dziennikarskie, no to sprawia to połączenie właściwie tych dwóch zakresów, no w jakimś sensie myślę, że bardzo ją też kształtuje. Mam tutaj jakieś kilka cytatów, które mu właśnie mówiły wielokrotnie. Nie wiem, Pirot mówiła, że przy tym aparacie właśnie moje zdjęcie było najlepsze i tylko ten aparat daje mi, a Chomentowska mówiła z kolei, tylko ten aparat daje mi możliwość uchwycenia sytuacji, wykonania jednego zdjęcia za drugim. Myślę, że to jest jednak dość ciekawe, że te kobiety podkreślają właśnie mechaniczność tego narzędzia tak naprawdę, w przeciwieństwie do wielu mężczyzn, twórców, artystów, którzy raczej pokazywali właśnie, że ich gest, ich praca raczej starali się w jakimś sensie zaciemnić i stawiać gdzieś na drugim planie samo narzędzie. I podkreślam to tak bardzo, żeby też pokazać, że właśnie to narzędzie w przypadku jednej i drugiej, choć kontekst i ich życie, ich możliwości są tak naprawdę zupełnie inne, jednak w obu przypadkach staje się takim narzędziem emancypacji i wyjścia poza własne środowisko, poza własne pochodzenie i otwiera przed nimi zupełnie nowe możliwości, nie tylko wyrazu, ale też możliwości zarobkowe. I chociaż oczywiście jest jasne, że ta konieczność zarabiania w przypadku Julii Pirot, która często mówiła, że ona nic nie miała, tylko ten aparat i przynośne powiększanie, że to był właściwie jedyny jej majątek. Że trudno jest to porównywać z Chomentowską, która no, miała no już na przykład nawet samochód, tak, na własność, więc to jest zupełnie inny status materialny. Ale mimo wszystko warto podkreślić, że dla Chomentowskiej również ten aparat dał jej jakąś możliwość przekraczania różnych barier i choć prawdopodobnie jedna i druga miała też taką osobowość, która na to pozwalała, to myślę, że w żadnym innym zawodzie artystycznym Chomentowska nie osiągnęłaby właśnie takich możliwości wkraczania w bardzo różne obszary. I tutaj mam na myśli też jej pracę zarobkową. Chociaż wydaje się, że właściwie mogłaby nie pracować, bo jej status materialny być może tego nie wymagał. Warto jednak cały czas mówić o tym, że była to osoba, która po rozstaniu ze swoim mężem Jakubem Chomentowskim, po przeprowadzce do Warszawy,
zdecydowała się pracować i właśnie zarabiać poprzez fotografię. Wydaje się, że to nie był tylko taki pusty gest, po prostu pragnienie pracy i działania, ale też stała za tym jakaś konieczność zarabiania, czy powiedzmy utrzymania takiego statusu. Tutaj dwa takie zdjęcia, które są zupełnie innego czasu, ale w jakimś sensie wydaje mi się, że podkreślają właśnie też takie przełamanie różnych schematów i są być może symboliczne. Tutaj jedno zdjęcie to królikarnia, oczywiście pałac królikarni, który właściciele królikarni byli związani rodzinnie z Chomentowską. No tutaj pośrodku Jakub Chomentowski, no już wkrótce był jej mąż, ale też takie odcięcie od tego środowiska. Myślę, że w kolejnych zdjęciach będzie też jeszcze widoczne. Pirot w chwili, kiedy wybucha... tutaj może tak, mam takie przykłady zdjęć, które wydaje mi się, że podkreślają właśnie tę kwestię emancypacji, tego wyjścia poza różne schematy, tak po prostu bardzo przykładowo dwa zdjęcia z 1942 roku, które pokazują właśnie to przejście. No jeśli przypomnimy sobie, że Pirot jeszcze kilkanaście lat wcześniej była właśnie w Końskowoli i tam no ona sama wielokrotnie podkreślała, że nawet nie mogła się normalnie uczyć, że naprawdę było tam bardzo, bardzo biednie. To jest ten moment, kiedy ona dzięki temu, że fotografuje, dzięki temu, że dostaje ten aparat, nagle wkracza w takie możliwości, że na przykład może fotografować Edith Piaf. Myślę, że to jest no, takie bardzo duże jakby przeskoczenie też i otwarcie, no i zarówno zawodowo, ale też społecznie i klasowo. Tutaj Chomentowska i jej praca dla Ministerstwa Komunikacji też jako taki przykład równoległy właściwie. To też taka praca zawodowa, która właściwie dla Chomentowskiej mogłaby nie być też, tak jak wspomniałam, potrzebna, ale tutaj takie dwa przykłady zupełnie jakby są to zupełnie inne narracje, ale myślę, że te fotografie bardzo, bardzo dobrze to pokazują. I tak jak mówiłam, Chomentowska w połowie lat 30. wyjeżdża z Porochońska do Warszawy i tam dzięki swoim znajomościom rodzinnym przede wszystkim rozpoczyna no, taką karierę, myślę, że no, bardzo, bardzo dużą i realizuje różne swoje prace. Między innymi wygrywa i robi takie fotografie wpisujące się w zapotrzebowania tamtego czasu. To mówię tutaj przede wszystkim o tej fotografii, która wygrała pierwszą nagrodę w konkursie Piękno Warszawa z kościołem na Placu Zbawiciela, takim bardzo klasycznym, bardzo typowy dla tamtego czasu ujęcie z tym. Zresztą Chomentowska uwielbiała i bardzo często robiła takie zdjęcie właśnie z tymi drzewami, które w pewnym sensie stworzyły taką ramę dla tego kościoła. Ale zestawiam je z zupełnie innymi zdjęciami, które wykonywała na zlecenie, takie jak te zdjęcia z oczyszczalni Warszawy, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, to się też tak wtedy nazywało, takie fotografie, które robiła na zlecenie prezydenta Starzyńskiego, która wielokrotnie z wieloma osobami o tym dyskutowałam, czy to, że to jest praca na zlecenie, można traktować i można podkreślać też to, że ona właśnie też przekracza jakieś no, ograniczenia też tego środowiska, z którego pochodzi. To, że wkracza, że na przykład jedzie na wyspisko, że jest to osoba, która jest nazywana księżniczką polską, ale właśnie jedzie i fotografuje śmieci i wysypiska. I czy to, że to jest praca na zlecenie w jakimś sensie to sprawia, że powinniśmy to inaczej rozpatrywać, że odbierać w pewnym sensie trochę tej sprawczości i tej decyzyjności. Wydaje mi się, że nie do końca, że jednak ta jej zgoda i ta chęć na to, żeby właśnie fotografować też takie miejsca jest tutaj jednak bardzo istotna.
I tutaj jeszcze takie dwa zdjęcia z Kafe Klubu Warszawskiego, słynnego miejsca, w którym portret przez wiele lat był portret Chomentowskiej na ścianie, jako właśnie księżniczki w diademie, a ona tam chodziła do tego klubu i też fotografowała właśnie takie sytuacje, które tutaj możemy zobaczyć. W przypadku obu tych kobiet jest taki moment, który wydaje mi się, że jest bardzo ważny. I to są takie podróże, które one odbywają, właściwie w przeciwnych kierunkach, można powiedzieć. Chomentowska po rozstaniu ze swoim pierwszym mężem, to była taka sytuacja, nie wiem na ile to muszę przypominać, ale powiem, że ten pierwszy ślub został unieważniony. I tuż przed małżeństwem z Jakubem Chomentowskim ona wyjeżdża w taką podróż po Europie. Jedzie sama, jest za kółkiem, prowadzi swój samochód, ale ta podróż jest bardzo istotna, bo bardzo dużo wtedy fotografuje. Robi wtedy wiele ze swoich takich zdjęć, które później będzie wysyłać na konkursy. I to są te dwa pierwsze zdjęcia z Budapesztu, a drugie zdjęcie to jest kompletnie inna sytuacja, to też jest jej podróż po Europie, ale taka podróż, którą robi na zlecenie, współpracując z Frankopolem, to takie biuro podróży, dla którego właśnie realizowała, fotografowała turystów na tle słynnych budowli, więc też znów takie działanie, myślę, że zarówno ciekawe, że w ogóle biuro podróży takie zamówienie składa, ale też interesujące fotograficznie i różne ciekawe zdjęcia. Ona o tym też pisała, publikowała między innymi w Kobietach w pracy taki reportaż z tego miejsca. Pirot, która tak jak wspomniałam, jest w tym czasie w Brukseli, i zaczyna współpracę z takim dodatkiem, który się nazywa Dimanche Illustré, chociaż właściwie tak naprawdę muszę powiedzieć, że zaczęłam sprawdzać ten dodatek i ona w jednym miejscu mówi, że zaczyna z nim pracować i na zlecenie tego dodatku jedzie robić reportaż w krajach bałtyckich. Nie wiem, czy to jest do końca możliwe tak naprawdę. To chyba był dlatego, że ten dodatek w 40 roku dopiero zaczął wychodzić, więc to chyba jest późniejszy czas. Nieważne, w każdym razie zaczyna współpracować z prasą i na zlecenie prasy wyjeżdża właśnie do krajów bałtyckich i tam wykonuje taką fotografię, która jest bardzo symboliczna. Nie wiem, tylko takie zdjęcie znalazłam, nie wiem, czy jest jakaś lepsza odbitka z tego czasu, ale też pokazuje to po to, żeby no Pirot znamy z tych fotografii, które nawet tutaj na wystawie możemy zobaczyć, takich zbliżeń, portretów pojedynczych. Te kadry są dużo węższe i ciaśniejsze, a tutaj takie dwa zdjęcia, które pokazują, które właściwie, szczególnie to jedno zdjęcie z targu, właściwie można by było pomylić, można by było powiedzieć, że to jest właśnie taka fotografia, którą Chomentowska równie dobrze mogłaby zrobić. Tutaj chciałam pokazać różne tematy, które obie fotografki w jakimś sensie podejmują, choć w zupełnie innym czasie i w zupełnie inny sposób. Dwa bardzo słynne zdjęcia to zdjęcie Chomentowskiej z Polesia z 31 roku, czyli z tego czasu, zanim jeszcze w ogóle wyjechała na stałe do Warszawy. I Pirot, no, nawet dekada różni te zdjęcia. Ta praczka wydaje mi się o tyle symboliczna, że Pirot wspominała, że w którymś z tych filmów mówiła o tym, że ona pamięta, jak nad tą rzeką Kurówką, zdaje się ona się nazywała w Końskowoli, widziała, jak pamięta, jak kobiety żydowskie piorą w tej rzece i że to było takie doświadczenie, że oni tam tańczyli i śpiewali wokół nich. A ono prało, więc tak naprawdę właściwie to doświadczenie, to patrzenie na to pranie w rzece, myślę, że w jakimś sensie jest też jej bliskie, choć
Być może właśnie taki kadr byłby bliższy dla samej Pirot, tak jak to zdjęcie, które zrobiła Chomantowska, które dla nas dzisiaj wydaje się dużo ciekawsze niż to takie właśnie słynne, bardzo malarskie ujęcie. I tutaj taki przykład tego, że Chomantowska też wykonywała podobne zdjęcia, właśnie też takie ciasne kadry, bliskie portrety, choć one jakby nie zyskały, można powiedzieć, sama Chomantowska tych fotografii nie publikowała, one są tylko w negatywach. W jakimś sensie wolała tamten język i tamtą fotografię taką bardzo malarską. Taka była też publiczność, takich fotografii oczekiwała. To znów takie zdjęcie symboliczne, też zupełnie z innego czasu i właśnie zupełnie innego kontekstu. Ale pokazuję je dlatego też, bo jak przeglądam te oba archiwa, to wydaje się, że te portrety kobiet, no przede wszystkim dla Pirot są bardzo ważne, ale dla Chomantowskiej też. I tyle tylko, że jest ogromna bariera. Wydaje się, że Chomantowska fotografuje tę polską wdowę, będąc w zupełnie innej sytuacji, będąc bardzo daleko tak naprawdę od niej. Jednak to ona jest tą obserwatorką z zewnątrz tak naprawdę. Jest panią z aparatem, która fotografuje właśnie po lesie, a wydaje się, że Pirot ma dużo bliżej do tych żon górników, że i w pewnym sensie dlatego może podejść bliżej, tak? Dlatego ten kadr jest też inny. Choć to ujęcie, być może nie wiem, jakiś przekaz jest w nich tak naprawdę podobny też przez to, że one siedzą na tle tych drewnianej ściany, która jest, nie wiem, jakąś barierę też może stanowi. Ale też jest taką symboliczną, są one takimi strażniczkami tych domów, już wychodzą przed nie. Wydaje się, że można te dwa zdjęcia jakoś tam rozpatrywać też razem. Tutaj fotografie Pirot z zupełnie różnych lat. To są dwa zdjęcia z lat 80., to środkowe z roku 60., tak przynajmniej jest ono datowane. I wydaje mi się interesujące, choć Pirot wielokrotnie mówiła, że ona najbardziej lubi fotografować dzieci, że lubi i rzeczywiście tych fotografii dzieci jest w jej archiwum bardzo, bardzo dużo, to te zdjęcia kobiet w jakimś sensie powracają. Jakoś celowo nie przywołuję tutaj tego zdjęcia i tych wielu, wielu portretów siostry Pirot, bo wydaje się, że one są trochę z innego porządku, że to ta bliskość, która była między siostrami, którą da się wyczuwać na tych fotografiach. I też tutaj wiem, że na wystawie też chyba jest, tam są te fotografie. Jakoś celowo nie wybrałam ich tutaj, takie może mniej znane fotografie. I oczywiście jest tak, że jakimś banałem jest stwierdzenie, że ta wojna jest takim doświadczeniem kształtującym obie te fotografki, no bo w ogóle wojna i to doświadczenie tak naprawdę uformowało bardzo wiele osób tego czasu. Tych wszystkich, którzy urodzili się na tyle wcześnie, żeby być już no, świadomymi i którzy mogą decydować o swoim życiu właśnie z chwilą wybuchu wojny. Jest tak, że Pirot spędza i jest w czasie wojny w Marsylii. Marsylia w tym czasie jest tą wolną strefą, nie jest tym terenem okupowanym, jest pod zarządem no, Vichy i tam, jak tylko ona tam przyjeżdża, przynajmniej mówi tak, że wstępuje do ruchu oporu i fotografuje. I to jest zupełnie inna sytuacja niż to doświadczenie Chomantowskiej, która, bo Pirot mówi, że ona dostała takie zlecenie, że ona będąc w ruchu oporu dostała zlecenie, żeby fotografować. Chomantowska jest w czasie powstania w Warszawie,
i wykonuję tylko kilka zdjęć. I tak większość z nich została zniszczona. Niewiele zdjęć z samego powstania, samej dokumentacji wojny przetrwało z nami do dziś. To takie, które są identyfikowane, te barykady na ulicy i to wnętrze mieszkania przeciekającego właśnie tego przeciekającego dachu tutaj zachowało się. No i to zdjęcie, które tak naprawdę gdzieś też jest dyskusyjne, czy to nie jest 39 rok i ta zawalająca się kamienica. Ale tutaj tylko przede wszystkim to podkreślam, żeby pokazać, że mimo że jakby to doświadczenie powstania, to są oba te powstania wybuchają w sierpniu 1944 roku. Powstanie w Marsylii zwycięskie, zupełnie w innym jakby momencie historycznym, paradoksalnie, mimo że to jest ten sam czas. No, jakby trwają, mają miejsce. I tutaj te zdjęcia z powstania, no takie zdjęcia, które przyniosły właściwie Pirotsławę i w pewnym sensie tak naprawdę to dzięki nim ona gdzieś została ponownie przypomniana. Później jeszcze do tego wrócę. I więc w pewnym sensie wydaje się, że te sytuacje więcej dzieli niż łączy, tak? Bo Chomentowska nie brała udziału w powstaniu, wyszła z ludnością cywilną, udało się uratować wiele negatywów, tak jak wiemy, a Pirot tak naprawdę mówiła o tym, że ten aparat był jej narzędziem walki. Ona walczyła dokumentując tę sytuację, wykonała, nie wiem, ponoć przywiozła później do Polski 600 zdjęć, nie wiem ile dokładnie jest w archiwum, to na pewno tutaj w fundacji na pewno macie to wszystko policzone i wiadomo, dlatego tego dokładnie nie jest. Myślę, że w pewnym sensie dużo bliższe i dużo bardziej podobne jest to doświadczenie, które mają przez ten krótki czas po wojnie. Chomentowska, która wraca do Warszawy w 1945 roku, pod koniec 1945, w 1946 roku, oczywiście dokumentuje zrujnowaną Warszawę, tak jak wielu fotografów tego czasu, tak jak właściwie każdy, kto miał aparat. I na początku fotografuje ruiny, a później fotografuje tutaj akurat takie mniej znane zdjęcia. To jest ciekawe, ale oczywiście Chomentowska jest nazwana taką fotografką, która pokazuje powracające do Warszawy życie. I z tego jest najbardziej znana. I to było znów, to z kolei dla Chomentowskiej jest taki moment, którym wpisała się, no na pewno na trwałe w historię fotografii. Pirot do Warszawy przyjeżdża w 1946 roku i też fotografuje ruiny, chociaż dużo mniej jest tam na tych zdjęciach ludzi, chociaż też kilka takich ujęć na pewno można znaleźć. No, Pirot podkreślała wielokrotnie, że to doświadczenie zrujnowanej Warszawy było dla niej bardzo bardzo istotne i że takie wzruszenie zawsze ją ogarniało, kiedy zarówno patrzy na te zdjęcia, ale też kiedy patrzyła na Warszawę. Myślę, że i to, co wydaje mi się tak naprawdę może nawet ciekawsze, to jest to, co jakby ten moment, kiedy one obie są w Warszawie i zaczynają działać. I tak naprawdę zarówno dla jednej, i dla drugiej jest to taki moment właśnie podjęcia jakichś takich prac organizacyjnych, można powiedzieć. Chomentowska pracuje dla agencji Polpress, chyba jeszcze później będę miała takie zdjęcie, czyli zaczyna organizować takie życie zawodowe też, a Pirot zakłada, jest odpowiedzialna za część, raz mówię, że artystyczną, ale w każdym razie zakłada, jest współorganizatorką Wojskowej Agencji Fotograficznej. Więc jest to taki istotny moment, w którym kształcą, ale też biorą odpowiedzialność za jakieś struktury organizacyjne. I
tutaj jest ten moment, w którym wydaje się, że tak naprawdę te biografie w jakimś sensie na trwałe się rozdzielają. I to doświadczenie wojny, które mogło być dla nich podobne w gruncie rzeczy, w jakimś sensie też takim no, tego doświadczenia powstania, to jest ten moment, który no właśnie rozdziela, tak jak mówię, rozdziela w pewnym sensie te życia. Tutaj oczywiście mówię o tym, co wydarzyło się, kiedy Pirot właśnie już będąc w tej strukturze Wojskowej Agencji Fotograficznej jedzie do Kielc i fotografuje pogrom w Kielcach. I to jest na pewno taki moment i o tym wielokrotnie mówiła też Urszula Fuchs, która pod koniec życia była bardzo blisko z Pirot, które oczywiście trudno w ogóle w jakimś sensie nawet kwestionować, czy jakoś zapominać o tym, że to nie są tylko te fotografie, które ich tutaj nie mam, prawdę mówiąc, bo wydawało mi się, że może nie ma sensu już ich przypominać, bo to też są bardzo takie znane zdjęcia i też bardzo drastyczne, ale to są na pewno nie tylko fotografie, ale to jest też to doświadczenie dla Pirot, dla Żydówki, która przeżyła wojnę, która straciła przede wszystkim nie tylko najbliższą rodzinę, ale przede wszystkim siostrę, która została ścięta we Wrocławiu nie pamiętam teraz dokładnie w którym roku, ale wydaje się dość niewiarygodne, że jedzie do Wrocławia i wykonuje takie zdjęcie, to jest chyba z 57 roku, tej szubienicy, która no takie bardzo, bardzo symboliczne i w gruncie rzeczy no jakoś nie jest też trudno w to uwierzyć, że wykonała tę pracę i wykonała właśnie takie zdjęcie. To jest tam ona kilka tych fotografii w okolicy tego aresztu śledczego, gdzie właśnie jej siostra była przetrzymywana i gdzie została stracona. Tak. Tak, to jest taka ręka i po prostu i właśnie trzyma ten. I to jest właśnie jeszcze tak skadrowane w taki sposób, że widać tylko te ostrze. I tak naprawdę właściwie każdy, kto gdzieś tam zajmował się trochę tym czasem powojennym, to wszyscy wiemy i pamiętamy, że ten czas, ten 46-47 rok, no to jest czas takiego ogromnego chaosu. Jest z jednej strony takie próby organizacji i to, o czym mówiłam, właściwie powinna mieć te zdjęcia odwrotnie, tak? Wtedy widać było ten moment, w którym jest Chomentowska, to jest tutaj na tym pierwszym zdjęciu ona w towarzystwie premiera Osóbki Morawskiego, tak, takie wydarzenie z jej życia, które właściwie zostało wykreślone, która jest właśnie w tych strukturach, próbuje tworzyć ten Polpress, tą agencję fotograficzną. I obok zdjęcie właściwie Pirot, która po tym 46 roku jednak decyduje się zostać i działać właśnie dalej w ramach Warszawskiej Agencji Fotograficznej. I właśnie w tym momencie myślę, że bardzo istotnym dla obu tych fotografek wydarza się taka sytuacja, że Chomentowska po doświadczeniu Polpressu, po doświadczeniu, kiedy widzi, jak wygląda organizacja życia zawodowego i w ogóle politycznego w Polsce, decyduje się wyjechać z kraju, a tak naprawdę Pirot właśnie wtedy, można powiedzieć, że decyduje się zostać, bo ona choć wróciła do Warszawy, właściwie wielokrotnie mówiła, że miała tak naprawdę tych kilka bardzo ważnych miast w jej życiu, ale właściwie jej zawodowe życie, jej też życie w jakimś sensie uczuciowe, życie, w którym była blisko, które było dla niej, no nie wiem, jakoś formujące też, no to tak naprawdę jest Francja i Bruksela. I ona mówiła też o tym, że ta Bruksela była dla niej taka ważna. I obie w tym momencie są no, dojrzałymi kobietami. Chomentowska trochę starsza właściwie, która osiągała no, wielkie, no, taki zawodowy też sukces i fotograficzny
w Polsce decyduje się na drogę, która jest jakąś też drogą taką jakby ku samotności i ku odcięciu. Jest droga jakby taka, którą, w której odcina ten swój cały zawodowy dorobek. I ten czas, w którym ona jeszcze jest przez chwilę w Europie i później decyduje się już wyjechać do Argentyny. Tutaj kilka takich zdjęć wykonuje bardzo ciekawych podczas tej podróży, która jest istotna, ale to są fotografie, które już właściwie nigdy nie zaistnieją w takim, ani nie były publikowane, ani nie znamy ich, bądź jeszcze z odbitek, one w większości zostały tylko na negatywach. Pirot właściwie odwrotnie, ona tutaj zaczyna bardzo intensywnie pracować, fotografuje, wykonuje bardzo dużo zdjęć w różnych sytuacjach. Tutaj to jest właściwie ten sam czas. W tym czasie właśnie też robi bardzo dużo zdjęć dzieci. To zdjęcie teraz nie pamiętam, jakiś taki też emocjonalny tytuł, to pierwsze, które wskazuje właśnie, że to jest ten czas powojenny. I tutaj tak, żeby podkreślić, Pirot, która najpierw właśnie przez 2 lata tylko była w tej wojskowej agencji fotograficznej, później można powiedzieć, że jakby dużo bardziej staje się dziennikarką. Ona pracuje najpierw w Żołnierzu Polskim, później w innych tytułach, właściwie aż do 1968 roku głównie pisze, ale też fotografuje. Ma ten taki ważny na pewno wyjazd do Izraela w 1957 roku. Mówię o tym tutaj też dlatego, że jak oglądam te zdjęcia z Izraela, ale tutaj to jest chętnie też, nie wiem, poznam zdanie innych osób, które też tę twórczość bardzo dobrze znają, że ona to jakby widać trochę, że jest obca w tamtym miejscu, że ona fotografuje tę sytuację. Tutaj może akurat na tym zdjęciu mniej to widać, ale i ortodoksyjnych Żydów i włapuje takie sytuacje właściwie trochę takie, można by powiedzieć, nietypowe, przez to trochę turystyczne tak jakby, tak? Gdzieś takie sceny, tak jak można powiedzieć, wiele osób, które nie wchodzą tak naprawdę głębiej, które są właściwie wobec tego świata obce, można powiedzieć. Tutaj tak naprawdę jest kolejny taki wspólny moment, dość też przejmujący, wydaje mi się, dla obu tych biografii. To znaczy właściwie to, że w momencie, kiedy Chomentowska wyjeżdża do Argentyny, do Buenos Aires, kiedy podejmuje jakieś jeszcze próby takie, żeby utrzymać się w zawodzie, stara się o prawo do fotografowania, bo wtedy to było konieczne. I jakoś szybko okazuje się, że to już właściwie nie ma powrotu do takiej, do bycia zawodową fotografką i coraz bardziej fotografuje tylko to swoje najbliższe otoczenie. Fotografuje coraz więcej dzieci swoich, które właściwie dorastają i to na nich zaczyna coraz bardziej spoczywać ten jakiś obowiązek utrzymania rodziny. I właściwie przez lata do końca lat 70. Już nie ma takich ani wystaw, ani nie publikuje, ani nie tworzy albumów fotograficznych. Właściwie to jest w pewnym sensie podobne doświadczenie jak Julii Pirot, chociaż oczywiście ona pracuje zawodowo, ale jednak przede wszystkim pisze. Ona jest tak naprawdę dziennikarką. Tych zdjęć nie znamy tak bardzo dużo, być może to jest też kwestia jakiegoś odszukania jeszcze tego większych kwaren w archiwach. I jakby dla nich obu jest ten rok 78-79 też dla Pirot, właściwie kiedy obie mają takie doświadczenie, że ich zdjęcia są publikowane anonimowo w prasie i ktoś jakby orientuje się, że to są zdjęcia pokazywane anonimowo, ale zna autora. W przypadku Chomentowskiej to było zdjęcia właśnie z Warszawy, a w przypadku Pirot to zdjęcia z powstania z Marsylii. I okazuje się, że to jest ten
że one przez cały ten czas właściwie były zapomniane. Myślę, że to jest bardzo symptomatyczne, że te nazwiska są w jakimś sensie wykreślone przez wiele lat właśnie z tej historii fotografii i w ogóle z pamięci i z tego w ogóle z jakiegoś imaginarium fotograficznego. I obie mają taki czas pod koniec życia, właśnie tego takiego triumfalnego powrotu, takiego poczucia docenienia tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że też równolegle jakoś niedocenienia. Bardzo dobrze to widać na tym filmie o Julii Pirot, tym chyba właśnie nawet tym bardziej francuskim, kiedy ona taką czuje bardzo mocną potrzebę kontrolowania tego swojego wizerunku, tego na co pozwala, na co nie. Tam jest kilka takich scen, kiedy ona prosi, żeby powtórzyć jakieś ujęcie, że to nie do końca dobrze wyszło. Mówi, że musi ten aparat trzymać w ten sposób. Ewidentnie tutaj jest z jednej strony taki duży dystans, choć mówi po francusku i widać, że komunikuje się dobrze z autorami tego filmu, to jednak jest właśnie, właśnie wydaje się, że to jest bardzo mocno widoczne. Jakimś potwierdzeniem jest też taki jeden dokument, który jest przechowywany w archiwum w Żychu, gdzie jest taki wycinek prasowy i jest jej zdjęcie, wydaje mi się, że jest zestawione z portretem jej siostry, a jej zdjęcie jest, ona zamazała tam po prostu tak zupełnie tę twarz. Jest jej twarz z tego czasu już właśnie, z tego, kiedy była wydana ta gazeta, czyli tam z końca lat 70., początku lat 80. Więc w jakim sensie myślę, że to też właśnie to pokazuje taką potrzebę kontroli. Chomentowska miała absolutnie to samo i to widać też w tym, w jaki sposób mówiła o swoim doświadczeniu. Myślę, że tutaj że bardzo mocno kształtowała to, jak chce być opisywana, omawiana, w jakimś sensie też na tyle, na ile to było możliwe, decydowała o tematach, które były poruszane. W jej przypadku to przede wszystkim, mówiła przede wszystkim o Warszawie, mówiła o Warszawie przedwojennej, ale o tej Warszawie zniszczonej też. W tym 78 roku właściwie nie pojawia się temat Polesia, to jest coś, co zawsze było, wydaje mi się, że też jest warto to podkreślać. Jest to oczywiście taka sytuacja polityczna, która sprawia, że może niekoniecznie temat Kresów i tego obszaru w jakimś sensie tam musi być, nie jest taki istotny jak na przykład właśnie temat zniszczonej Warszawy, ale jest to też na pewno symptomatyczne. Tutaj jeszcze o jednej rzeczy takiej wspólnej chciałam powiedzieć, to znaczy też o tym, że w przypadku obu tych powrotów wydaje mi się, że ważne jest też, szczególnie jeśli chodzi o te powroty do tej polskiej historii fotografii, to, że tę ogromną pracę w przywróceniu tej pamięci w tamtym czasie, właśnie na początku lat 80., wykonały kobiety. Dla Chomentowskiej była to Emilia Borecka, która wykonała ogromną pracę w identyfikacji tego archiwum i w pewnym sensie doprowadziła do tego, że ta wystawa Warszawa wczoraj, dziś i jutro w Muzeum Warszawy została, Muzeum Historycznym wtedy Miasta Stołecznego Warszawy została pokazana. A jeśli chodzi o Pirot, to dokumenty, które są w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, które pokazują, jak Pirot stara się o zapisanie do Związku Polskich Artystów Fotografików i dostaje odmowną odpowiedź od Jerzego Lewczyńskiego i dwa takie bardzo mocno popierające listy, jeden od Urszuli Czartoryskiej, a drugi od Aleksandry Garlickiej, też są z jednej strony wydają się aż niemożliwością, tak? Że to jest taki, szczególnie jak dzisiaj patrzymy na te zdjęcia i jak wydaje się, że nie ma w ogóle żadnych wątpliwości co do miejsca Pirot
w historii polskiej fotografii i w ogóle światowej tak naprawdę, ale w jakimś sensie to jest, wydaje mi się, że to jest też po prostu symboliczne. I na koniec, która jest godzina? Na koniec jeszcze chciałam powiedzieć o takich, o tym, co właściwie robią tak naprawdę znów archiwa fotograficzne i jak bardzo ważne jest to, jak różne są, może nawet nie tylko, wiadomo, że każde archiwum jest oczywiście zupełnie inne, ale jak inne jest to archiwum, o którym decyduje sam autor, kiedy autor decyduje, co, komu, gdzie, w którym momencie przekazać. I tak stało się z archiwum Julii Pirotto. Ona zdecydowała, że do archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego zostanie przekazane to archiwum, dzięki też znów ogromnej pracy Urszuli Fuchs, która no w jakimś sensie no, była bardzo blisko pod koniec życia z Pirot. I to archiwum, no tak przynajmniej się wydaje, ale poprawcie mnie wszyscy, którzy znają to archiwum pewnie jeszcze lepiej. Wydaje się, że to jest bardzo istotne, że to ona tak naprawdę decydowała dokładnie, co zostanie przekazane, jakie klatki, jakie odbitki, że tyle, a nie innych odbitek jest niemożliwością, żeby po prostu przez wszystkie te lata, kiedy miała aparat, nie było na przykład tak mało zdjęć prywatnych albo też z innych sytuacji, po prostu na pewno fotografowała dużo więcej przez cały ten czas. I wydaje mi się, że dlatego też właściwie powinno się porównywać archiwum Pomantowskiej, ale nie to, które jest w Fundacji Archeologii i Fotografii, czyli to archiwum, które zostało przekazane przez rodzinę jako pewnego rodzaju no, taki istotny zbiór, ale trochę taki zbiór, z którym nie wiadomo, co zrobić do końca, tak? Że to jest zbiór, w którym jest właściwie wszystko. Jest bardzo wiele zdjęć prywatnych i przede wszystkim bardzo dużo negatywów. To archiwum Pomantowskiej jest gigantyczne. I składa się właśnie przede wszystkim z negatywów, a to archiwum, które Chomantowska przekazała do Muzeum Warszawy, to jest właśnie ten gest, który wykonała taki podobny, można powiedzieć, jak Pirot w stosunku do Żydowskiego Instytutu Historycznego. I to właśnie postrzeganie też jest tak, że nasze postrzeganie tej twórczości jest tak bardzo mocno zdeterminowane przez to, co wiemy, to, co mówią nam archiwa, że to w jakimś sensie sprawia, że też zarówno jest to poddawane manipulacji i autorów, i osób opracowujących, czy tak jak i mojej też, kiedy na przykład wyjmuję takie zdjęcia, też trochę symboliczne, tak? Jest to fotografia Juliana Tuwima, którego Chomantowska spotkała na statku, kiedy Tuwim wracał z Wielkiej Brytanii po wojnie. Zrobiła mu serię ładnych bardzo takich fotografii właśnie tam na tym statku, a Pirot zrobiła no, taki bardzo symboliczny portret, który też jest oczywiście dużo bardziej znany właśnie Tuwimowi. Tylko nie pamiętam, który to jest dokładnie rok, ale to jest podobny czas. Na pewno. No i właściwie to właściwie tylko tak naprawdę chyba koniec takich jakichś refleksji, bardzo, bardzo w sumie różnych. No dobrze, to bardzo, bardzo dziękuję w takim razie. Dziękuję.